Trzecie podejście. Teraz już widzę, że lepiej było biec tam. Tak do trzech razy. Okej, okay, morał jest taki, nie ufać nikomu. Świnie w helikopterze. Kiedyś ja będę potężny i też będę mordował. Gdzie się zrespiłem? No nie... W tym samym miejscu. Więc na południu... A pocieszające jest to, że nic nie było ciekawego na lotnisku chyba. Po rusku gadaj, może oszczędzę. Tak, pociapa temu. Dirka, dirka. Gdzie moje maniery? Dobrze, ja się nazywam Maciej Makułaj, to jest ujęcie trzecie z dzisiejszych powrotów. Ja tylko muszę sprawdzić, jak zmienić sobie płeć postaci. Bo strzelają pewnie dlatego, że jestem mężczyzną. Okej, okay, tam się coś kroi ciekawego. Ale jesteśmy inteligentni i podchodzimy tak, żeby nie było nas widać. W sensie mówiłem nas, króla. Czyli przez drzewa. Nikomu nie ufam. Ja wiem, jak przeżyć samemu. I tyle. Czemu nie gram Jolą? Bo mi się wybrała postać męska i tak zostało, niechcąco. Nie wiem czemu w sumie, nie mogę, czy nie wiem jak zmienić, pewnie coś prostego. Potem sobie to ogarnę. O Boże, tu są te wszystkie spichlerze i inne takie. Ale może być trochę fajnego złomu. Czy nie gram z kolegami? Oni tu sobie gdzieś żyją, ale ja nie chcę iść na ten... po prostu wbijać bez niczego. Nie lubię, będą mnie chcieli ubrać i tak dalej. Chcę się sam wyposażyć i przyjść jako pełnoprawny członek zespołu. Teraz tak, żadnych zombiaków. Nie, coś tam jest na górze. Ale to zombiak, bo człowiek tak nie stoi. I tyle. Z tego da się wejść. Mam nadzieję, że tak. Okej. Okay. Pozycja bojowa numer 2. I zobaczmy. Nie ściągaj zombiaków. Ja wiem. Okej, okay, to jest zamknięte. Zombiak, zombiak. Ogólnie chyba jednak nic ciekawego tu nie będzie. Obym się mylił. Okej. Okay. No to przechodzimy do znanej wszystkim fazy. Wojskowy zombiak. Dobrze tam nie wlazłem. Co tam Moskit pisze? Moskit miałeś... Nie wiem, czy Moskit to zainstalował, czy on siedzi już tylko w Armii 3. I tam w życiu jakimś spokojnym. Okej. Okay. Bardzo ładne są odgłosy zombie. Moskit pobiera. Ej, nie, ale ogólnie ta wersja jest dużo lepsza od tej poprzedniej. I to dużo, naprawdę. Teraz tylko ogarnąć tu jakieś istnienie. Dobra, chyba się uspokoiło. Teraz tylko przeszukać zabawki i znaleźć. Czy będą delmy? Tak, tylko dzisiaj jest rozmaicenie. Wieczór zombie.
Okej, okay. Opony, drut kolczasty, syf. To co to jest? Narzędzia. Zaraz, drut kolczasty mogę zabrać, póki niczego nie mam. Jeśli się nie mylę, to jest drut kolczasty. Jest, nie mylę się. Teraz tylko jakieś lasery. Okej, okay, co to za śmieci? Metal. Słyszę tu jakieś odgłosy i zastanawiam się, co to jest. Jak w Rust. No ale Rust jest na jakim etapie? Jednak tutaj największą, dla mnie przynajmniej, a to może szumi, dobra. Jednym z największych atutów DayZ jest ta mapa, ta Czarnoruś. Ona jest prześliczna. Okej, okay, teraz tam. Ślicznie jest odgłos, jak chodzi. Jak się czołga właściwie. Na stacji nic ciekawego chyba nie ma. Tam jest pan zombie. Teraz tak, bramy zabijają, trzeba na to uważać. Że raz mnie taka brama zmiażdżyła, więc już mam nauczkę. Słychać muchy. Nie pamiętam, co to oznaczało. Puszki. Chyba ktoś tu umarł. Tak, trupa oznaczało. Okej. Okay. Jak kiedyś znajdę kuszę, to będę miał bełty. Teraz gdzie trup? Zwróćmy uwagę, że drzwi są zamknięte do hangaru. Czyżby ktoś tu był? Tak jakby ten trup za mną chodził, bo wszędzie te muchy słychać. Okej, okay, tam są domki. Nie chcemy na razie wzbudzać. Niepotrzebnej uwagi zombie. Okej, okay, cerkiew. Okej, okay, pan zombie chyba już odpuści. Okej. Okay. Niedobrze. Człowiek, nie mam broni jeszcze. To nie może by tak się skończyć. Hej, bonjour. Ktoś ty? Ej, spotkamy się w tym. A, kolega. Bonjour, tak? Tak. Ej, spotkamy się w tym, w cerkwi. Jakby co, strzelaj do każdego innego. Spoko. Okej. Albo te mieszkania by można splądrować, ale chyba w cerkwi jest większe prawdopodobieństwo broni. W tych blokach jest tylko jakiś gówno, typu pupki i tym podobnym.
Jakieś to stacerki. Nie, to jest ta cerkiew zamknięta chyba. To jest chyba ta cerkiew z... Tak, ta bez wejścia. To nic, to mieszkania trzeba... Masz broń? No, tutaj się wejść nie da. Nie, ja tutaj w ogóle się... No, bo to wspomniłem. To uważaj. Czekaj. Blobo. Ograniczmy na razie rozmowy, bo zaraz przyjdą zombiaki. Ja lecę te mieszkania piętrowe, te bloki sprawdzić. Sardynki. Super. Kurde, słabe te mieszkania. O, takie tabletki. Słyszę samochód chyba. Mnóstwo bełtów. Boże święty. To czekajcie. Dobra, zaraz wchodzę na TS-a, moment. Chyba, że to nie oni. Odjeżdżaj, bo zombie nas bije, zaraz będzie jakiś ten. One nas słyszą na samochodowym? Wąż jest gdzieś w budynkach. W tych blokach. Nie, nie, no jestem, wlazłem. A nie, dobra. No, ja. Dobra. Ej, dobra, ktoście wy? No to my, na te chodź. Dobra. To prawda, to ja. A i na TF-a to mógłbyś sądować wyłączyć lub wszystko? Zaraz, ja też w opcjach was pogłoszę. Wązaj to właśnie na TF-a. Cannot fire. Co, mogę do was wyłączyć na TF-ie? To nie do mnie pytanie, tylko do chłopaków, ale musiałbyś to ogarnąć. Ja się nawet teraz nie podam. Ja się przełączam się na TF-a, sorry. Tak, okej, okay, no, nareszcie. No dobra. Okay, to jest jakiś plan, gdzie jedziemy, bo tutaj nie się wiem, że chyba jest reszta ekipy. Gdzie jest reszta ekipy? Co się dzieje? To może... Ale co zrobiłem? No to idzie, radzimy, co tam się dzieje, że się nie chce uruchomić. Nie, O dobra, ja już sobie was zgłosiłem. No. Kurczę, jeźdź dla Arma z Daisy nie chce współpracować. A, włączam TS-a. Miło was ten, miło was widzieć w końcu. Kto prowadzi? Dobra, ja prowadzę, gdzie mam jechać? Dobra, wiecie co, będzie dużo osób. Kto chce mi pomóc, to zapraszam do mnie na chwilę. Mam pytanie, gdzie jedziemy teraz? Bo on się tu zrobiłeś wcześniej i... Zobaczymy jeszcze, zobaczymy jeszcze. Wiem, ten początek był jak był. Tylko tylko administratorem TS-a. Ej, słuchajcie, niedaleko stąd jest to lotnisko, tam można pojechać. Muszę właśnie spytać o IP. Proponowałbym Northwest Airfield, jest tam dużo więcej zabawy i sprzętu. Ja nie wiem, czy gdzieś na stronie Jadwisko nie ma podanego TS-a, ale nie jestem pewien, naprawdę. Jak poleciałeś ty? No dobra, sprawdzę zaraz. Przynajmniej teraz kolejny. Jak może to i mi też podejść. Tu coś się dzieje. Ale jedź. Jadę, czekajcie. Jesteśmy tu byli. Nie rozmawiam. Nie, spokojnie, jesteś tu. Ja jestem zawodowym kierowcą, się na to. Lewo, prawo, kurwa. To co ja tu wjechałem? Ostatnio jakoś ominąłem tą biochę. Jedź tu teraz w prawo. Ej, taka z celownikiem na tego, na lotnisku. Chyba ci źle powiedziałem. Agro mam jedną na to. Nie spoko tu... Uwaga. Przewij się po tym błotku. Nawet dwa? To nie, uwal. Zostań zbierz to z tego niecela i uwal. Rzesz. Życie ostre jak maczeta normalnie. Ej, wy macie miejsce cały czas w tym. Trzeci leci.
Kto jest taki brudaty tutaj u nas? Ale się rzucimy teraz? Nie strzelaj, nie strzelaj. Chyba ten kolega, nie wiadomo skąd. Dobra. Nikt z naszych na teście. O, słyszałem strzały, uważajcie. Ja sobie pracuję nad testem. Nie. Dobra, gdzie ja mam teraz na to lotnisko? Ono jest gdzieś tutaj za krzakami, nie? O, jedź to. Cannot fire. Ja coś czuję, że jedne w którejś drzewie. Cannot fire. Trzymajcie się. Tak, no już się ryzyko powoli, bo chyba na to. Już nocka robi, fajny klimat się zaczyna. Taki klimat, że nie widzę pni. Jak wyjdziemy do lasu, to wrócimy. Zrób, zwiększ sobie jasność. Ej, my na pewno dobrze jedziemy? Tak. Gdzie jedziemy w stronę gdzieś mniej więcej. Jedziemy z zawrotną prędkością 15 km na godzinę. Jest ta reszta ekipy, tak? Bo tam wiem, że jeszcze parę osób było. Dobra, sorry za te zombie, ale tak będzie po prostu szybciej. Spośród wszystkich rzeczy jakieś nauczyłem tutaj z... Hej, Wojt, mam pytanie. Gra robić jakąś komunikację dla Rafał Teamu? Znaczy Maszek. Typu kierowca i ja. Tomaszek, Tomaszek? Server się nazywa jakieś pychunko, coś tam. Pychunko, coś tam. Dobra, nie, to... Musicie poszukać, musicie poszukać gdzieś na jadniku. Nikt was lepiej nie doprowadzi. Ale ja nie prowadzę jakby co. Mówię tam do moich. Jak ktoś, to ja mogę prowadzić. Ogarnąć. Mówiłem, że musicie ogarnąć serwer TS-a gdzieś ze strony Bądź, bo to jest jakiś oficjalny podobno. No, możecie jakbyś tak z mapy powiedzieć to takie. Dobra, tylko to jest podam. Jakby mi tu głośno gadać, a oni ciszej na tyle się wszystko zjebane. Jest na lewo. Dobrze jadę czy źle? Zaraz. Duże miasto na wschodzie. Strzelam, że dobrze. Wiesz, że nie mam mapy przy sobie niestety. Zaraz dojedziemy. Patrzcie w ogóle na tył tego samochodu, jaki jest ostrzelany. To ci kolesi do mnie strzelali. Wtedy to ty ukradłem. Lecisz do Berzyna. A ty, ty cały czas żyjesz z tym samochodem? Tak, tak. Ja sobie go zatrzymałem w krzakach i teraz nawet żeśmy go natankowali już raz. Wiesz o tym, co, że jak przywalił to będzie takie same kule? Ale ja jeszcze nie przywaliłem, bo jestem zawodowym kierowcą, popatrz na to. Sito, sito, ej, sito, panie. Jak to jest z paliwem? Jak ono szybko schodzi? No, zeszło mi już... Dosyć wolno. No nie, no, wcale nie wolno. Mówiliście, że na tym dnia można jeździć, a już bym dawno mi się skończył, gdybym nie tankował. Ty, tam jest naprawdę jakaś droga, nie? Może by na nią wjechać. Tak, tą drogą na lewą, że... Jakiś... gdzie samochód? No, słyszeliśmy samochód przed chwilą. Podczas ja też słyszałem. Tak. Maciek, gdzie wy jesteście? W Zabaryźnym? Dojeżdżam do lotniska mniej więcej. No to... No dobra. Te światła z przodu to są lotniskowe? Tak. Ja, jeźdź na prawo. Jakie światła? Nas, będziemy razem taką dużą ekipą. Jest dobra, chłopaki, trzymajcie się, bo... Nabieramy prędkości, 37. Teraz idziemy prosto. Żeby koła nie odpadły. Miałem kiedyś rower i przy dużej prędkości się zepsuł. Tak, chyba... Koźle chyba się rozwalił. Jak nie wjechałeś w kozę, to... No. No, Figiero się najlepiej naprawia. Zapisałem sobie do dziennika. Dobra, bo rozumiem, że dobrze jadę na to lotnisko. Tak, no, jakaś droga musi... Boże, zmień bieg! Jedźcie na skanę. Panowie, może się zatrzymajmy, zmienimy zasobnie. Ej, ludzie mi piszą na czacie, że umieram. Tak. To umierasz, ale o co chodzi? Nie umierasz, jedź na prawo, tam jest lotnisko. Dajmy się tutaj na chwilę. Dobra, jest, widzę coś. Chciał zatrzymać, czy to nie wiem? To prosto. Mam stanąć, czy do kogo? Nie, jedź! Do kogo oni mówią? Nie chcę zmienić tyca, jak to mają zamiar wprowadzać w głowę. Nie, musimy kanał sobie pogrupować. Dlatego chciałem komunikację w grze, bo byśmy, wiesz, przynajmniej mówili wiadomo, co do kogo. To mi ta komunikacja średnio działa, w samochodzie jest za głośno, a poza samochodem kompletnie nie tak. Jest. Tak. To może ja poprowadzę. Nie, to ja tu jestem ten. No. Teraz zrobiłeś błąd. Teraz to każdy by chciał mieć taki czerwony samochód. Wcześniej ej, Saul, ty masz jakąś broń w ogóle? Mam. Jakiś shotguna, jakiś Diego, Winchestera. Tu wymikruj trochę przez to ogrodzenie i będzie dobrze. Marek, kurde. Teraz tam przełaj, czy właśnie, gdzie ja mam teraz jechać? Bokiem, czy wchodzić do środka wjeżdżamy? Ja patrzę tak na cicie, coś w środku jest. Właśnie, żeby nas coś nie zastrzeliło zaraz. Więc jedziesz dobrze. Nie wiem, ja bym tu wjechał za to ogrodzenie i tam na chwilę coś ogarnął. Może w namiotach coś będzie? Tak. Nie, spamujcie. Najpierw nie odpowie na to pytanie, bo to jest ważne. Które pytanie? Czy na przykład jechaliście drogą? Myśmy jechali na
trochę drogą, trochę na przełaj i jesteśmy na lotnisku. Okej, bo na przykład... My też już jesteśmy na lotnisku. Czasami trzeba takie pytania szybko odpowiedzieć, bo moglibyśmy was strzelać czy coś, nie wiadomo. Wiesz, myśmy też na was patrzyli, już celowaliśmy, ale daliśmy wam... Dobra, so, wjeżdżaj tutaj. Parkuję. Trzeba będzie znaleźć, nie wiem, jakąś wartę postawić, krótko mówiąc. Ja mogę stać na tej warcie. Słuchajcie, nasze osób przyjdzie, przegrupujemy się i zdecydujemy co i jak zrobić. Jesteśmy koło wieży kontroli lotów, czekajcie, ja tylko wykręcę. Od niej. Więc zaraz. My w tym obozie za hangarami przy mieście. W tym obozie militarnym, dobra, tak? Już, już idziemy. Dobra, zatrzymaj auto, nie? Dobra. I mam morfinę jakby co, jakby ktoś potrzebował, ale to ja będę przyda potrzebował się, najpewniej. O, zajebiście, w końcu wyszedłem. W środku leży koleś z łomem. W jednym z namiotów. Ktoś od nas? Nie wiem. To my w aucie. Nawiążę kontakt. Are you friendly? Nie jest friendly, Boże, strzelaj. Ej, zabijcie, nie mam jak. Uśpi go, proszę. Gdzie jest koleś z łomem? Ale skąd ja mam wiedzieć, że to nie jesteście? Strzelać. Skarbi. Oho, dobra. Łapy mi się trzęsą. Czy ja mogę ten? I koniec. Mam takie pytanie do was. Czy jak mi się łapy trzęsą, to painkillersy na chwilę pomagają, czy one ogólnie pomagają? Pomagają na stałe, do niepotnego takiego. Aha, dobra. Ja tam nie rozumiem. Skąd wy takie nawyki macie, żeby friendly być? Ej, zombie chyba lecą do nas. Może jest odpoczywał, nie wiem. Macie... Odpoczywał, nie odpoczywał. Dobra, nieważne. Teraz wiesz, nie odpoczywa. No tak, tak. Żwiecny odpoczynek, ja go pochowam tutaj. Tu jakiś samochód płonie, to normalne? A nie beczka. Chyba normalny. Takie podobne dwie rzeczy. Wieża kontroli czysta? Znaczy nie, samochód w beczkę wjechał, no wiesz. Kurde, przecież tam... Zahalo, w mordę walą, mózgi. Bez przesady. Okej, uśpiłem. A w Szczecinie nie ma pracy. Nie dobra. Ma pracy, ale są kraby. To moskit, hello. To tak, tego, to my biegamy za 5 sekund dużą grupą do środka, do tego obozu, nie strzelać. Tak, biegamy. To ja jestem na lądowisku helikoptera. Tak, my jesteśmy, jest nas grupa, ja mam łom, reszta ma jakieś nawet uzbrojenie, nie jest... Dobra, widzę samochód. O, widzę was, a nie to zombie. Wąż, jaką masz teraz broń? Jaki co mam? Jaką masz teraz broń? Łom. Łom. Po kolesiu, który spał w naszej bazie i go zastrzeliliśmy. To my jesteśmy. Mogę dać. Ja was więcej tu w ogóle nie mogło być. Maciek, chodź na lądowisko dla helikoptera, pokaż tak trochę. Się, kiedy ty jesteś. Szczerze, tak trochę. To jest ogólnie niezły chaos. Okej, okay, ktoś stróżuje, bo kurde. Tutaj jesteś, tak? Tutaj? Tak, o, już, dobra, poznaję. Dobra. Chodzę od tyłu. Marek, upodobania ci się zmieniły. W plecaku tak publicznie? Pistoletek, chcesz sobie weź. Dzięki, a dobra. Tutaj jest snajperka obok mnie. To macha maczetę. Dobra, ja biorę tego pytona. I chyba jest amunicja. Dobra, dobra, dzięki. Ktoś mi jest w stanie powiedzieć, gdzie jestem, bo ja kompletnie tam nie pamiętam. Tam jest bloodbag, morfina, jak coś Boże, to mózgi, mózgi teraz ja morfinę mam. Ty wprowadzasz. Granaty są dla moskita. Kto tu idzie? Jestem w obozie. To ja. Kurwa, obóz, żeście naciągnęli tego gówna, nie mogłem przejść. Idę na ten, idę robić wartę, dobra, bo kurde... Pół serwera to są praktycznie widzę, masz ten łom, nie my. Tak? Wążu, czekaj, dam ci mój karabin. Nie, luz, spoko. Ja będę tylko wypatrywał. No to albo mogę ci co za to dać, wążu, jak chcesz. Dać na glebę... mojego korzystania. Ja nie wiem, czy nie zrobię zbytniego chaosu, ale spytam się, czym się ogólnie Daisy Zero różni od normalnego Daisy? Dużo bardziej zaawansowane jest. Nowe budynki, do których można wchodzić, trochę zmieniona mapa, która jest bardzo fajna. Nowe modele broni, nowe skiny. Na przykład można wejść do szpitala, ma kilka pięter, można wejść do kilku budynków militarnych na lotnisku. To są tak zmiany, dobrze, że zbieramy się rzeczy. Tak. No nie ma co tu mechanizmów na przykład dla Crash'a. Dobra, lecimy z tą pitą. Powietrzka! Ja mam takie pytanie do was, nie ma ktoś amunicji do tego, do berety? Co jest? Co robimy? Z samochodem, co robimy? Słuchaj, my jesteśmy na lotnisku. Wy gdzie jesteście? Nie polecam tam wchodzić. Dookoła jest snajperskie te miejscówki. Spoko. Wszyscy się nie pomieścimy, nie? Spoko, do tego obozu. No, który to ty jesteś? No, z trzech dostanie. Ksadre, wszyscy się nie pomieścimy w tym wozie, co? To byśmy musieli dostać. Czy panie to trzech trzeba strzelić?
Jak się używa tego? Jak się używa granatów dymnych kolorowych? On jest na TS-ie, zginie. Ej, dobra, ktoś na TS-ie, niech się skinie w lewo. Ten typ chyba co? Typ co pobiegł, nie? Nie jest na TS-ie. Jakby to co, naszą na bazę na helikoptery otaczają zombiaki. Teraz się ten. Dobra, jestem obok was. Tam jest pełno zombi na drodze do tego. Tak. Jeżeli pobiegnę po prostu, jak niestety na to odbiegnę. A kogo? Co, co to jest? Kur ten koleś. Z czwórką? Tak. Brudany. Nie, 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 no nie strzelajcie! Nie, no to jest mój kolega, co mi krew dał! O Jezu. Nie no. O. W tej grze nie ma miłości, sorry. Co się stało, że kolegę zastrzeliliście? Dobra, a załatwię się. Boże, weźcie sobie, wyróbcie te nawyki, żeby strzelać do tych, którzy nie są z wami. Ja mam w tej grze friendly, rozumiecie? Przyjazny. Tak, przyjazny. Bo on się mądrze poszedł na wieżę i jest daleko od tej. Nie wiem, no widziałem całą scenę, jest udokumentowana jakby. Dobra, kurde, ja wziąłem magazynki, ciągle nie mam tego, co potrzebuję. Ej, spokojnie, nie będziemy tutaj nie strzelać. Jestem 4-16, no fajny plecak, weźcie go. O, mam M16 z tym, zostawiłem tam jakieś AK. Ktoś potrzebuje koła? Nie. Możesz zostawić to, zabierz, no zawsze się mogą przydać. Kurde, smutno mi teraz. Proponuję pójść na Devil Castle. To jest ten zamek w centrum, nie? Tak, kontakt, Mike zaczął mówić, coś gadał, jest... Don't shoot. Kto? Bandita z Elektro. Jest kontakt. Jest. Za ogrodzeniem, nie? Tak. Yeah. Przygotujcie się. Na szleba. Wejdzie bandyta? Wiecie konkretnie bandyta. W którym miejscu? Jak nie żyje, zakończyło. Nie żyje. Kto to był? Proszę. Żyż. Ktoś wchodzi znowu? Tak. Ej, bo ja tu stoję, żebyście mnie nie zastrzelili, kurna. Spokojnie, nie bój się. Don't shoot. Kuta z dupa. Ktoś z siekierą wbija. Ktoś z siekierą. Tak, jest przy wejściu, jest jeszcze koleś, był z siekierą. Dobra, wyjazd stąd robimy. Koniec ewakuacji, wszystko. Wyjazd stąd robimy. Dobra. Tak, wyjazd. Ty, to ja tam idę do lotniskowy wyjazd robić. Co to za wybuch? Wychodzimy stąd. To ty na wąziu, bo jest, ty jesteś na wieży. No właśnie, nie, nic. Wąziu, schodź stamtąd. Ewakuacja do samochodu, ale jakoś... nie zmieścimy się wszyscy w samochodzie. Ja z Pitem polecę ten, razem, a wy tam lećcie samochodem. Zaraz, mam problemy z znalezieniem drabiny i ikonki wyjścia. Jest dużo zombie przy wyjściu. O, man, krwawie. Osłaniamy wejście, może stoi z problem. Okej, okay, coś tu wali. Rzuciłem, bo... To wyrzucajcie granatami, tak? Mam nadzieję. Rzuciłem. Dobra, to ja wchodzę na kierowcę. Schodź, spokojnie, schodź. Zaraz. Maciek. Ej, mam problem z zejściem. Dobra. Ja już grzeję silnik. Maciek, Hemilight niebieski czy zielony? Daj wsiąść. Dobra. Jak znaleźć ikonkę? Ktoś jeszcze wsiada? Ja! Muszę zejść z wieży, tylko nie wiem... Znikła mi ikonka zejścia. Musisz znaleźć ikonkę takiego trójkąta. Tak, wiem, tylko ona będzie... Jest, dobra, mam. Tylko tak, w takim totalnie dziwnym... Była przez sekundę, moment. Dajcie mi jeszcze chwilę, szukam tej ikonki. Na proste nogi. No, jeszcze burda się zaraz zrobi. No nie wiem, nie wiem. Wyjazd. Mam problem. Bądź z targetu i na ten. Na co? Jest. Przy namiotach? Osłaniasz wszystkie wejścia i koniec. Podbiega do dźwigni. Będziemy stanął tyłem do drabinki. A, to ty jesteś, dobra. Ej, dobra, jakieś rady jak zejść stąd? Patrz. Scrollem, no. Coś szukaj scrollem. Scrollem i na drabinkę. No ja wiem, kurde, ale nie ma tej ikony, nie? Ja ci zaraz pomogę zejść. Chcesz szybko zejść? Ja wiem, jak szybko zejść, ale nie wiem, jak zejść po drabinie. Jest jeszcze kontakt tutaj, gdzie byliśmy. Zapytaj się, czy ktoś... Witaj, wązaj. Hello. Jest jeszcze kontakt tutaj, gdzie byliśmy. Jak wygląda? Nie wiem, oni są za murem. Ej, okay. Ja. O no.
Boże, jestem po prostu mega mózgiem. Dopiero spostrzegam się, że nie mam odpalnego mikrofonu na streamie. Strzelajcie, strzelajcie. Nie strzelajcie. Tak mi się wydaje, nie wiem w sumie sam. Nie strzelajcie. A to biega przy szłem, bo nie strzelajcie. No co, Boże, pomagać ci czy nie? Nie no, zaraz. To musi być jakieś proste rozwiązanie. Przez sekundy miałem. Kurde. Strzelajcie. Ej, czy ktoś pilnuje przodu tu przed samochodem, bo nam przecież wejdzie front frontu. Znaczy nie, pilnuje nie, sprawdzam wszystkie staty. Dobra, ja nie jestem... Spamujcie. Dobra. Było na wyższej wysokości, ale w dziwnym kącie. Schodzi, schodzi! Tak, udało się! Wynosimy się stąd, bo... Ej, ale nikt mi nie wmówi, że interfejs jest dobry. Jest dobry. To trzeba mieć uprawnienia do schodzenia z drabiny. Dobra, Wąziu, tutaj masz dwa ciała do zlutowania, plecaczek, wszystko. Masz tam kałasz? Gdzie, gdzie, gdzie? A ty co leżą, tak przed tym? Nie chcę, ja mam wszystko, co mam. Ale weź plecak, jest dobry. I wiecie, my mamy bardzo mało paliwa, ja mam chyba kanister. Kontakt, kontakt! Od frontu po lewej stronie za obozem. Ja jestem w gili, teraz gdzie jest front? To ja jestem na froncie chyba. Ej, fajne ciało w ogóle. Tak. Okej. I dobra, wbijajcie do samochodu, jedziemy ten z Łukasz. Nie ma miejsca dla wszystkich, nie? No dobra, ale dla ktoś jeszcze się zmieści, nie? Może pójść ja bym się z chęcią zmieścił. No i tu idziesz z buta ze mną? Tak, mogę iść z tobą z buta. Czy ktoś wie, gdzie jest najbliższa najbliższa stacja benzynowa? Mam mapę, mogę ci powiedzieć. Mam pomysł, Maczek i streamerzy idą sobie samochodem, reszta jedzie z buta. Dobra, smutny ten samochód. Dobra, wsiadać. Nie, on jest spoko, tak wygląda, śmiesznie. Ty Pitu też jesteś streamerem. Szyby są pozbijane. Pitu, wbijaj za samochodem. Ja bym poszedł z buta. Od prawej samochodu wbijaj, nie marudź. To nie demokracja. Kto strzela? To ja strzelam, jestem tu. Już jedziemy. Pitu, jedziemy. Nie rozbij full. Ty patrz, krowa teraz... Spoko, jadę do tego. Bo krowa, ja mam nożyk i mam zapałki. Można by było ją zrobić. Jedź. No jadę przecież, ty tak się jeździ, no co chcesz od tego samochodu, on szybciej nie może. Patrzę tutaj tylko, czy nie ma czegoś w hangarze. No to jest stary moja furka, no przecież nie dam wam jeździć, bo mi rozbijecie. To i tak jest na twojego ojca. Co zostało na lotnisku? Jeszcze nie spłacił, czy ja zostałem. Ktoś chce wejść do wieży sprawdzić? Czy tak nie robimy? Przyznaj się, że zawsze chciałeś mieć swojego pana z cukierkami. Nie! No dobra, nie wchodzimy do wieży. Rozumiem, że jedziemy do przodu, tak? Jedziemy dokładnie w innym kierunku, czyli do tyłu. Aha, no to ja się mogę odwrócić. Nie zażynaj silnika. Powiem wam, że jest... Tak, wciąż na gaz. Niewielkie prawdopodobieństwo jest, że odlecimy. Ale nie duże. To ma M16. Musimy nabrać prędkości. Kaczel. Trzeba będzie szyby zmienić, bo ze środka nic nie widać, kurde. Człowieku, ja z benzyna są do was biegnę. Boże, z tyłu siedzi ten Czubaka i Steven Spielberg. Gdzie ty jesteś? Aż Spielberg to ja, maciotą. Czubaka, rzeczywiście, kurde. Ładnie wyglądasz, Wacuś. Czekajcie, bo ja powiem... O fuck, what? Jaka sytuacja, ale kurde, kto się posrał, co? Nie, co się stało, bo ja patrzyłem na Czubaka akurat. Ja właśnie patrzyłem na Czubakę też i nagle się okazało, że płot jest przed nami. Tam są zombiaków odbyty. Ale nie korci, żeby tam strzelić w ten... To są nasze chłopaki, nie? Tak, siemano. Ej, bo nam się paliwo zaraz skończy, szybko niech ktoś mapę sprawdzi. Właśnie, nie wiem czemu nie widzę mapy, chyba nie pamiętam, czy już wziąłem, czy nie. Jedź prosto, tam się da zatankować. Na drogę wyjechać, nie? Nie są w samochodzie, zapraszam za mną i z kaczorem. Natomiast są przed wami. Jest pytanie numer jeden, czy mamy jerrycany do tankowania? Ja mam. Okej, okay, więc jedziemy tutaj koło miasta, jest taki zbiorniczek, który można... O, tu w lewo. Gdzie? Na lewo? Tak. Zdążę. Te hangary. W tych hangarach jest miejsce do tankowania. Nie wiem, co chodzi dokładnie. Bardziej wygląda jak shopa, jak taki PGR trochę. No whatever. Się bałem, że jesteś jakimś tam przypłędą. Nie, wiem, że... To ja strzelałem w powietrze. To jest to z tyłu, mówisz o tym zbiorniku, czy to inny? Dokładnie nie pamiętam, ale jedź. Pasowałoby znaleźć szyby i kilka wymienić. Dobra. Jest ksaterek jeszcze. Dobra, będziecie musieli zombie zabić. To nie ma problemu. Biegniemy prosto na... Ale tu nie ma nic, gdzie to paliwo?
Słuchajcie, tylko sesji. To może w lesie. Kurde, to się pytałem, czy z tyłu. Ej, zatrzymaj się. Dobra, stoję, bijcie zombie szybko, a ja odjeżdżam. No, wyjeżdżam. Muszę zmienić broń. I ja podjadę z tyłu do tego zbiornika, bo ja rozumiem, że to o to wam chodziło. No to nie musisz podjeżdżać, jak on ma Jerika, no to zatankuje i podjeżdżę. No ale to nie będziemy biegać tyle. Właśnie on ma Jerikena. Ja mam, właśnie. Kierowca. Ej, musi Maciek, mieć wbijaj się na kierowcę, póki możesz. Jak tylko nie, wysadzi. No nie, bo nie kradnijcie mi samochodu, no ludzie. Dobra. Aha. Uczciwie go ukradł. Uczciwie go ukradł, dokładnie. Ty, są. Słucham. Nie, nie, tylko chciałem ci zwrócić, żebyś gasił silnik, ale to nie. Tak, tak właśnie zgasiłem, skąd dobra. Dobra, jak tu się tankuje tym? Jest możliwość popełnienia zabójstwa, nie ma? Nie ma. Nie bardzo. Zombie. Ej, tu nie ma żadnego tankowania, co ja mam zrobić? Ej, jak ty go ładnie tak maczetą zabiłeś skrogi, tego zombiaka? Wacuś, ty zabiłeś maczetą, nie? O nie, ja wyjem... A nie, dobra, mam kanister. No skroluję, nie, nie da się, to nie jest nieaktywne. Wacuś jest złodzi, on musi umieć obrabiać maczetą. To jest nieaktywne. Ale, ale może jest pełny. To jest pełny. Jerrycan? Tak, jeżeli ma... Chyba widzę, że mam przekreślony, no ludzie. No to musisz podejść do tego, do zbiornika i w odpowiednim miejscu stanąć, tam poszukać scrollem Phil Jerrycan. Tak samo z odpowiednim samochodem. O, jest, i... dobra. Byłeś tam gonił zombiak, ale gdzieś pobiegł sobie. Dobra, okej. Okay. 10 minut do restartu. Ktoś tu krwawi? Restart, Boże. To ja! Bandażuje cię, bandażuje cię. Bandażuj mnie, bandażuj. Zaraz. Maciek, będzie lepiej serwer chodził. Jak wykrzyknik jakiś. Ale serwery tak bardzo fajnie chodzą w tej wersji. Mimo wszystko. Czy jakie były jaja w tym... W którym miejscu? Get in safe weapon is... Teraz nie ma lepszy serwer. No. Tak zupełnie turystycznie można by było Podagorsk sprawdzić kiedyś. Co sprawdzić? Ale tam jest PvP, tam jest tragedia. Bardzo ładna mapa, generalnie ma Marek, grałeś 5 minut. Wiem. Dobra, 20 litrów w środku, ładna, biegnę dalej. Czernoruś. A, zombie na mnie, zombie! Ktoś musi stać tutaj i pochłaniać mnie. Są, ty się musisz nauczyć nie spamować, naprawdę. No i światło ktoś zapalił i wy mi mówicie o niespamowaniu. Wyłącz światła. A, zombie! Tu Angelikę tankuje. Zombie. Reszta osłania. No, po prostu... O, ktoś strzelił. Tak, to u nas. Poważnie podchodzicie do tego. Nie wiem. Jakbyś tak, tyle... ale ja sobie robimy. Gdybyś się tyle ograł co my, to też byś tak... Nie, ej, to nie chodzi o to, to w tym zbiorniku jest paliwo, w tym takim tutaj dziedzictwie? Tylko to chodzi o to, no, tak żeby pewne przepływ informacji. Okay. To jest klucz do sukcesu tak naprawdę. I to nie chodzi o to, żeby nagle robić jakiś dryl wojskowy, tam zamknąć ryje i nie gadać. Tylko chodzi o to, że po prostu, wiesz, kiedy jest coś, co trzeba zrobić, to... Robimy, ale wiesz, podać można. Jest paliwo? Jedna no czekaj, no pakuję, bo strasznie trudno znaleźć to miejsce, wiesz, tu napełnić tutaj, no to wiesz, jeden punkt. Tak, słyszę jak tak lejesz. Jest bardzo... Czekaj Marek, chwila. Przyjąłem. Hej. Dwie trzecie. Ej, świetne są odgłosy, jak nie idziesz z tym kanistrem. Ja nie mam żadnych. A to ja właśnie słyszę jak taki ten. Dobra, mniejsze z tym. Słychać jak się nalewa. Odsuńcie się tutaj, bo to nie mam już było ten... dawno, nie? O, jest. Dawno nie grałem w tego, jest fajnie. Powiedzcie kiedy będzie pełny, czy to już? Klimat powraca. Teraz ci powiem. Maćku, jak to się stało, że ja mam nie grać. Dobra, to jeszcze napełnię na zapas. Naprawdę czekaj. Kierować? Samochód ma 19, gdzie jest podana paliwo w ogóle? Na kierowcy. Aha, dobra, bo jak patrzę na inspekt, to niestety... Sprawdź. Szyby pozbijane. Aha, jestem już. Zapraszam do samochodu szczęścia, wsiadajcie. Wchodzimy. To jest Mystery Machine. Scooby-Dooby-Doo. Okej. Okay. Siemanko, witam was moi panie. Tak. Dziś zajmiemy się testem totalnym. Opon. Dobra, w którą stronę jedziemy? No więc tak. Czekam aż mi się ładuje. Okej, na pewno nie w tą stronę, tylko w lewo. Dobrze? Tam dojedziemy do miasta. Dobrze, jedziesz do ulicy i będziemy. Marek, prowadź. Ej, światło nie działają w tej bryce, nie? Już. Ej, dobra, ładnie to jest. Nie umiesz tego strzelać, kurde. Ale spoko. Możesz światło przecież. Dobra, jak mogą nie działać? Okej. Okay. To już świeci do tego. Nie, właśnie. I w lewo, tak? Tak, z ciekawości. Kropki masz 200 metrów. Jakbyś tam strzelał. Mamy prostą drogę od miasta do... A teraz się trzymajcie. Kiedyś tam się uczyłem strzelać z snajperki, ale to też wiesz.
N24. Lusterka masz pozbijane, jak nie będziesz widział, ktoś cię... Ja ci będę mówił, jakby coś nas wyprzedzało, albo... Aha. Jak nie działają. Pomyśl lepiej ode mnie, zaczynam go odejść. Nie, ja tylko chcę zjadę. Ty patrząc na ślady po kulach, to dziw, że to jeszcze jeździ. Przecież te kule to... Czerwisz, że jedziesz. Czemu źle jadę? Powiedzieliście w lewo. Ale to nie twoje lewo. No w drugą stronę. To co, mam się obrócić 180? Tak. Aha, muszę to zobaczyć. Czekajcie, na ręcznym. Obróć się o 360. Tak, o 360 najlepiej. Dobra. To dopiero 180. Kurde, szkoda, że mam tylko 32% życia, bo bryczka u mnie jest taka szala strasznie. Słuchaj, mam zestaw do naprawy, po prostu coś tą bryką mogę zrobić. Na szczęście? No właśnie, gdzie można by poszukać jakiś... Turbox to jest taki, nie wiem... Drugorzędna... Turbox to jest taka nauka... ...naprawienia samochodów. Jeszcze będzie żylety. Jakby podręcznik taki, żeby coś naprawić, to trzeba jeszcze... Ja tylko odpowiem tam na pytanie, bo ktoś nie kuma z czatu. Jakby co, jak jest restart, to bryki nie tracimy, nie? I tyle. Dobra, spokojnie. No i fajnie jakbyś to mówisz. Ale to tylko na tym serwerze ona będzie, tak? Tak jak Urzi? Ale nie przywozywało się do Urzi bryka. Ej, to u mnie w ogóle mówią, są, że ten, że kierowca musi być jak w drive, zawsze gotowy i nie wysiadać. No najczęściej. Bo są takie, to jest mądre powiedzenie, bo... Patrzcie, teraz nie mogę zwolnić, bo nas zastrzelą. Iii! Ale szybko. Ej, a skąd ten w ogóle teraz się światło bierze tej w nocy? W tych miastach? No właśnie, to jest właśnie... Jest ze słońca, pomoda. Tak. To jest też taki plus. Gdzie mam jechać? Prosto. No jest to plus, bo teraz się wygodniej tutaj mimo wszystko to ogarnia. Ale to trzeba... Ej, tak mam jasno dość jak na noc, takie jest przyjemnie, powiem wam. Ale jak światła są, to znaczy, że elektrownia chodzi, tak? Coś takiego? Czy po prostu tak, są? Tak, oni chcieli w przyszłości w elektrozawodzku wprowadzić misję z... Z tą elektrownią tam jest, którą można włączyć i tam generalnie za to jakieś tam niby nagrody miały być, ale Humanity umarł pomysł. No właśnie, to chciał zrobić ten, Rocket ma zrobić w tym całym standalone, ale pewnie to będzie za 5 lat. No to wiadomo. Tak. I zrobił. Urodził, tylko nie będzie w którym. No. Będzie w Urzi. No wiecie, Urzi nie powiedział, że Daisy ma być w grudniu, tak? Nie sprecyzował, w którym grudniu. A być w grudniu. Że Marek dopiero to powiedział Xader. Tak? No. To są Czesi, oni to sobie będą robić, jak wszyscy zapomną, to wydadzą. Ale będzie, no tam, kto oczekiwał, to będzie taki, jak oczekiwał chyba. Rocket się wydaje spoko. No, ja też tak uważam. No, jego dev blogi są całkiem solidne. No, tak sensownie gada. Ja mam jeszcze pytanie do was. Ktoś ma coś do transfuzji albo tego typu rzeczy? Ja mam ten, mam zaraz. Miałem... Lewatywę chcesz? Nie, lewatywę nie, ale ktoś by mi mógł ten dać jedzonko i ten, a to później, jak będziemy mieli postój jakiś. Kiedy nie wiem, Marek. Jak się za kanapki zatrzymamy. Zrobić, bo zaraz będzie restart. No dobra, no to gdzieś tu się na... Czemu będzie restart zaraz? Gdzieś w prawo. Tutaj jest ta szopa, może koło tej szopy być dobre miejsce. Broń zazwyczaj jest w szopie, nie? W taki... Dostaw szopę, jedź do lasu, bo będzie restart. Trzeba schować auto. Do lasu. Czekaj, to jadę do lasu. Tam gdzie jest duże drzewo, do lasu. To wygląda jak las. No. Ale jest tak ciemno, że chyba trafi w drzewo. Zapal światło na chwilę. Nie podkręciłeś sobie gamy? Kurde, no właśnie nie bardzo nie zdążyłem. A nie czekajcie, bo ja mogę w tym monitorze. Do przodu sobie. Jeszcze trochę. Do przodu. Śmiało. Nie widzisz jeszcze nic, tak? Nie skręcaj do przodu. To ty masz szybę rozwaloną. I mam jak w dzień. Śmiało. Dobra, jest, zajebiście, już mam jak w dzień. Dobra, i tu możesz stanąć gdzieś. No jeszcze no zapada, nie? Sośnie no, nie żeby tak ciemno, że nic będzie widać. Tylko nie za głęboko w sośnie, bo skończymy jak z tym vanem. Dobra. Ręczny. Okej, ja jestem na zewnątrz tutaj i stoję sobie, zaraz kucnę i tu czekam na jakiś ten. To co? A jak mówię broń opuścić, bo ja się czuję taki jakby agresywny bardzo. Control. Dwa razy. O i teraz ja mogę wśród ludzi przebywać. Dobra, kto chciał transfuzję tutaj do mnie, do pana z maczetem? Gdzie jest pan z maczetem, czekaj. To nie jest pan z maczetem. Ej, to co odwróć teraz? Odwróć się. Nie, to ty nie jesteś z maczetem. Bo cóż, ja że nie jesteśmy Kraków. Żebyście się nie przestraszyli, jak będę z niej pracował. Coś do jedzenia? Najgorszy moment na lewo, na świecie. Poniki. Tam zrobimy logout.
Jakiś gość powiedział, że jest friendly. Nie mogę dać ci. I był samochód koło nas. I wyjechał. I odjeżdża. Nie wiem, ja już nie użyłem tego słowa friendly. Ja do niego krzyczę, żeby... Lakos, w tej grze nie ma friendly. Ale... Dobra, się to nauczysz, to rozlogowuję się. Minuta. I mnie zabił. Mi zabrał. Bo nie mogę dać się robić tak. Ja chcę umrzeć, zabijcie mnie stąd. Nie gram w tą grę. Idź w Urzi zagrać, tam nie kradną samochodów. Bo nie ma samochodów. Ale dodadzą. No. Tak dodadzą. Tak, wtedy kiedy Rocket wypuści stand-upem. Ile taki restart trwa? 2 minuty. Kilka minut. 3. Ej, to ja sobie akurat idę coś do picia zrobić i się wrócę za jakieś 10. Kurde, ja nie muszę spać, nie wiecie, bo jest tak późno, no a 12 w nocy. Tylko muszę wybrać kierowcę. Ty też wstajesz normalnie jutro soł, nie? Jest późno. No ja wstaję na 7 do roboty. No, wiem, to jest normalnie, dobrze. Jak dla kogo? No to jeszcze 2 godzinki. Kolega z maczetą. To ile ty sypiasz? Zostajesz pasowany na kierowcę, czekaj. To z maczetą, nie pozwalam. Maciek, ja mogę dzisiaj spać. Maciek, wcześniej tam możesz ekran zasłonić. Ja wiem, u mnie jest, nic nie widać. Tak wszyscy wiedzą, jak to serwer, którzy chcieli wiedzieć. No i padłem, na czym wywaliło. Ej, dobra, to ja na chwilę się ten wracam za jakieś... te dziesiątkę. Dobra, ja wam dziękuję za grę, bo ja jednak będę się zbierał do spania. Bardzo mądrze są, papa. Do zobaczenia. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.